Od 1 czerwca rozpoczyna się nowy okres świadczeniowy w ramach rządowego programu Rodzina 500. Aby móc dalej pobierać świadczenie, należy ponownie złożyć wniosek o jego przyznanie. Przypominamy, że od 2019 roku świadczenie to przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. W Kozienicach sprawy związane ze świadczeniami wychowawczymi prowadzi Centrum Usług Społecznych. Od 1 lutego wnioski można składać drogą elektroniczną przez. Internet za pośrednictwem portalu Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUEZUS. Obecnie wnioski przyjmowane są także w formie tradycyjnej. Od 1 kwietnia przyjmujemy również wnioski drogą tradycyjną, to znaczy wnioski papierowe można je składać bezpośrednio u nas tutaj w Centrum Usług Społecznych lub wysłać pocztą. Zachęcamy wszystkich do tego, żeby jeżeli zdecydują się na tą formę składania wniosków, żeby przychodzili do nas już z wypełnionymi wnioskami. Podyktowane jest to względami bezpieczeństwa w czasie pandemii. Wnioski dostępne są w siedzibie Centrum Usług społecznych przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 3. Można je też poprać ze strony placówki cuskozienice.pl. Wypełnione formularze należy dostarczyć do siedziby placówki w poniedziałki od 7:30 do 16:30, od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30, a w piątki od 7:30 do 14:30. A oto terminy, których powinniśmy przestrzegać, aby zachować ciągłość pobierania świadczeń. Jeśli wnioski złożymy do końca kwietnia, to wypłaty świadczeń będziemy otrzymywać bez żadnej przerwy. Jeśli do końca maja, to dostaniemy środki w lipcu z wyrównaniem za miesiąc czerwiec. Jeśli wnioski złożymy do końca czerwca, to pieniądze otrzymamy w sierpniu z wyrównaniem za czerwiec i lipiec. Natomiast jeśli ktoś złoży wniosek w późniejszym terminie, czyli po 30 czerwca, świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone od miesiąca złożenia wniosku. Na dzień dzisiejszy mamy złożonych około 2300 wniosków. Jest to, tak jak szacujemy, dwie trzecie wszystkich wniosków, jakie oczekujemy. Środki na świadczenia Centrum Usług Społecznych otrzymuje z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Staramy się wypłacać środki na bieżąco. Wypłata następuje najczęściej do piątego dnia każdego miesiąca. Środki przychodzą do nas z ministerstwa bezpośrednio i natychmiast po otrzymaniu tych środków tutaj u nas w Centrum Usług są wypłacane tego samego dnia praktycznie. I tak jak już mówiłam, do każdego piątego dnia miesiąca, Staramy się wypłacać y, świadczenia. Y, kwiecień był takim szczególnym miesiącem, dlatego że y, no, wypadały święta Wielkiej Nocy i y, wypłata tych środków nastąpiła już 1 kwietnia, po prostu żeby osoby miały już pieniążki przed świętami. Przypominamy, że nowy okres świadczeniowy na lata 2021-2022 będzie trwał do końca maja przyszłego roku. Szczegółowe informacje zainteresowani znajdą na stronie Centrum Usług Społecznych w Kozienicach cuskozienice.pl, a także pod numerem telefonu 510 208 492.